Bardzo serdecznie witam się z Państwem, Krystyna Kliwacz w telewizji Chrystusa Króla nadawanej z Chicago. Laudetur Jezus Chrystus. A moim Państwa gościem jest dzisiaj Pan Igor Nadolski z Fundacji Ku Bogu. Witam Pana bardzo serdecznie i szczęść Boże. Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Ja przepraszam na początku za swój wygląd, t-shirt, ale tutaj na poddaszu jest 37 stopni, więc no, nie wytrzymałbym w takim formalnym stroju. Proszę mi wybaczyć ten t-shirt. Na wakacjach właśnie przybywam z rodziną i tak to wygląda. Więc dla tych z Państwa, którzy nie mają słońca i temperaturę rzędu 18 stopni, proszę o wybaczenie. Ojej, to współczujemy i wybaczamy. Panie Igorze, chciałabym dzisiaj porozmawiać na temat misji, duchowej misji Polski. Bardzo trudno jest nam uwierzyć, dlaczego akurat Polska ma szczególne zadanie do spełnienia, szczególną misję. No właśnie, dlaczego my? Przecież państw na świecie jest bardzo dużo. To jest bardzo szerokie pytanie, ciekawe. Na ten temat wiele autorów pisało pokaźne książki, na przykład pan Wincenty Łaszewski, mariolog, wydał książkę, która właśnie jest pod takim tytułem Duchowa Misja Polski. I ja tutaj czuję się naprawdę niekompetentny. Oczywiście ja czytałem tą książkę i mniej więcej wiem, o czym ona traktuje. Ale jest tam tak wiele wątków poruszonych i w tak piękny sposób, że zachęcam każdego do przejrzenia tej książki, zakupu, podzielenia się nią ze znajomymi. Można zawsze kupić e-booka, który no, nie trzeba fizycznie tam tej książki przesyłać, można sobie go na tablet ściągnąć czy komputer. Więc zachęcam Państwa, wydawnictwo Fronda, Duchowa Misja Polski, Wincenty Łaszewski. Przepraszam za tą reklamę, ale tak mi się nasunęło, bo to akurat pytanie pasuje do tytułu tej książki. Tak, ale w wielu wątkach właśnie przejawia się ten temat szczególnej misji Polski. I nagrał Pan bardzo wiele audiobooków właśnie na ten temat i dlatego prosimy, żeby Pan więcej powiedział właśnie w tej kwestii. Dlaczego Polska? Jeżeli czytanie audiobooków czyni mnie ekspertem w tej dziedzinie, co wątpię, to ja spróbuję oczywiście to, co jeszcze pamiętam. Bardzo prosimy. Mówi się przede wszystkim, wielu Polaków twierdzi, że jesteśmy megalomanami i duchowa misja Polski wynika z tego, że jesteśmy bardzo zapatrzeni w siebie, widzimy nasz naród jako Chrystusa narodów, patrzymy na naszą historię, na cierpienie naszych przodków, na liczne wojny, powstania tłumione brutalnie, na krew przelaną w naszych rodzinach. Każdy ma jakąś historię, tragedię mam na myśli, do opowiedzenia, gdzieś tam w rodzinach funkcjonują, czy to też z tych nowszych czasów, kiedy komunizm trzymał nas żelazną ręką, czy też ze wcześniejszych czasów zaborów, zrywów wolnościowych. No, gdzieś w każdej rodzinie polskiej ta przelana krew jest, to cierpienie jest, ta martyrologia jest każdemu Polakowi znana. Uczymy się jej w szkołach, wyrastamy w naszych rodzinach z tymi wszystkimi opowieściami, ale trzeba przyznać, że wielu Polaków nie łączy patriotyzmu z wiarą, a moim skromnym zdaniem Polski bez Pana Boga po prostu nie byłoby i Polska bez Pana Boga funkcjonować zwyczajnie nie może. W jaki sposób Pan Bóg
pokazuje nam przez naszą historię, przez liczne wydarzenia, że wtedy, kiedy jesteśmy Mu wierni, wtedy, kiedy jednoczymy się, to potrafimy być narodem wielkim. Narodem, który jest narodem wspaniałomyślnym, narodem, który walczy o wolność innych, który nie waha się stanąć w obronie słabszych, który śpieszy z pomocą. Jeśli byśmy przełożyli to porównanie narodu do zachowania człowieka, no to chcielibyśmy spotkać na pewno człowieka na ulicy, który stanąłby w naszej obronie, walczyłby w naszej obronie i nie zawahał się przelać krwi, tylko dlatego, że traktuje nas z miłością, tak jak Jezus nauczał. Traktujcie siebie z miłością. Każdego człowieka traktujcie tak, jak ja bym go traktował. I Polska jest właśnie takim przykładem. W historii to pokazuje, że do takich działań jest zdolna, a szczególnie pod sztandarem Pana Jezusa i Maryi. Wszystkie wielkie zwycięstwa pod sztandarami Maryi, czy to powstrzymanie komunizmu, czy to wcześniejsze, Wiktoria Wiedeńska chociażby, to wszystko wiąże się z modlitwą, bo jak wiemy, przed Wiktorią Wiedeńską był zryw modlitewny we wszystkich parafiach, wszystkich kościołach. Modlono się za tą wyprawę. To samo było już w czasach bardziej współczesnych. Bitwa warszawska, modlitwy, różańce. Także tu mamy przykłady przez historię i przez zdarzenia, że no Polska, jeżeli idzie z Panem Bogiem, oddaje Mu siebie cała, łączy się w modlitwie, to Pan Bóg po prostu daje nam zwyciężyć znacznie silniejszych przeciwników. Wydawało się, w beznadziejnych sytuacjach my się jakoś tutaj wyplątujemy. I teraz przejdę do czasów współczesnych. Wydaje mi się, że nawiążę do naszej ostatniej rozmowy, w której mówiłem o tym, że siostra Faustyna, kiedy dostała obietnicę od Pana Jezusa, że z Polski wyjdzie iskra, która zapali cały świat wiarą, to tutaj był taki warunek, że no, musi być wierna Panu Jezusowi, że jeżeli będzie wierna Panu Jezusowi. No i tutaj Pan Jezus nie rozwinął tego wątku, a mianowicie nie powiedział dokładnie, co rozumie przez tą wierność. Czy to wierność w wierze, czy też wierność w dochowaniu mu wierności w rodzinach, czy też ogólnie. Co miał na myśli, nie wyjaśnił. No, jak spojrzymy na książki, na publikacje, na wypowiedzi różnych mądrych osób, to zawsze widzimy, że każdy z nich ma inną interpretację tej iskry, tego czegoś, co ma z Polski się, gdzie ma w Polsce się narodzić i z Polski wyjść. No wszyscy są zgodni oczywiście generalnie co do wierności, natomiast czy my jesteśmy wierni jako naród? No tego nie wiemy, bo nie znamy tutaj kryteriów Pana Boga. I tu jest wielki znak zapytania, więc jeżeli jesteśmy wierni, to ta iskra z pewnością wyjdzie. Też nie wiemy, czym ona będzie i kim ona będzie, jeżeli jest to osoba, jeżeli jest to zdarzenie. Niektórzy twierdzą, że ta iskra już się pojawiła, że to był pontyfikat Jana Pawła II. Niektórzy mówią o tym, że to było dzieło świętej Faustyny, czyli sekretarki Bożego Miłosierdzia i kult Bożego Miłosierdzia, który się rozszerzył po całym świecie. Moim zdaniem iskry jeszcze nie było, dlatego że cały świat zamiast przeżywać renesans wiary, widzimy, stacza się w straszliwe ciemności. Polska nawet w tym kierunku jest no, wciągana przez elity świeckie, pozbawione wiary, powiązane gdzieś z wielką finansjerą, masonerią. No ale to każdy widzi. Do tego nie trzeba specjalnych zdolności, umiejętności czy też analizy.
Tak. I Pan Jezus w przekazach do służebnicy Bożej Rozalii, przepraszam, siostry Faustyny, powiedział, tak jak Pan wspomniał, że Polskę szczególnie umiłowałem. Na pewno Pan Bóg ma jakieś plany wobec Polski i pomimo, że wydaje się, że ludzie nagminnie odchodzą od Pana Boga, jednak Polska według nas, w Polsce najbardziej jeszcze ostała się wiara, jeśli porównamy z Europą i światem. Ale wiemy doskonale, że pomimo, że Pan Bóg może ma jakieś plany wobec nas i łaski mogą spłynąć na naród polski, ale to wszystko jest uwarunkowane, prawda? Jeżeli, prawda? Czyli to jest wybór pomiędzy błogosławieństwem a przekleństwem. Jeżeli wypełnimy wolę Pana Boga, to tak się może stać, prawda? A jeśli nie, to nie wiem, czy Pan Bóg nie odbierze tą łaskę. No, Pan Bóg nigdy nie ma jednego planu, zawsze ma tych planów zapasowych dość sporo. Naszemu narodowi może odebrać tą specjalną misję, nikt jej nie zagwarantował, nawet Pan Jezus świętej Faustynie tej misji nie zagwarantował. Są jeszcze narody katolickie, które wydają się być wierne Panu Bogu. Wspomnę tutaj na przykład o Filipinach, o największej zbiorowości katolickiej chyba na świecie, bo tam chyba jest, no nie będę tutaj liczbami operował, bo po prostu nie pamiętam. Natomiast jest to bardzo duża liczba i wydaje mi się, że musimy o tym pamiętać, kiedy dokonujemy codziennych wyborów. Pan Jezus mówi, że ten, kto nie jest wierny w małych rzeczach, temu trudno powierzyć rzeczy wielkie i tu trudno się z nimi nie zgodzić, więc wydaje mi się, że to chodzi o to, żebyśmy byli wierni w najmniejszych rzeczach, czyli w naszych rodzinach, wobec siebie, wobec naszych bliskich. No nie musimy wychodzić na ulicę, tak, i pokazywać się innym cudzoziemcom tam w Anglii czy w Stanach Zjednoczonych z flagą, owiązani flagą polską, powiedzieć, że jesteśmy Polakami, zobaczcie, jacy jesteśmy świetni. Tu raczej chodzi o to, żeby być w sercu wiernym i w naszych rodzinach, czyli wśród naszych najbliższych, tych, których kochamy i tam, gdzie pracujemy, czyli w miejscu pracy, tam, gdzie spotykamy osoby trzecie. Tu chodzi nie tylko o przyznanie się do Pana Jezusa, ale też staranie się o to, żeby ludzi, którzy w ciemnościach przebywają, wyciągać do tego światła Pana Jezusa. Ja wiem, że to się łatwo bardzo mówi i że bardzo ciężko w dzisiejszych czasach się przebić z takim komunikatem. Właściwie wychodzi się, tak prawdę mówiąc, na jakiegoś fanatyka, wychodzi się na jakieś takie człowieka, który jest staroświecki, nie nowoczesny, ale to są tylko łatki, które ten świat przypina katolikom po to, ażeby no maksymalnie zmniejszyć ich promień oddziaływania. Tak, i Polska ma ocaleć, gdy wypełnimy misję Pana Jezusa. Tak mówi do służebnicy Bożej Rozalii Celakównej. Chodzi o intronizację, czyli oddanie narodu polskiego pod władanie Pana Jezusa Chrystusa Króla. I niektórzy nawet twierdzą, że ta iskra to będzie właśnie królowanie Pana Jezusa, które wyjdzie na świat. No niewykluczone, że są takie wizje, przynajmniej ja pamiętam o takich wizjach, kiedy jeden z mistyków, czy jedna z mistyczek miała taką wizję Pana Jezusa, który kroczy z wielkim krzyżem obciążony, tak jak na Kalwarię szedł, po ziemi, wokół ziemi i nie może znaleźć miejsca, gdzie ten krzyż ma spocząć. No i dochodzi do Polski, gdzie ten krzyż jak gdyby wbija w ziemię i stamtąd rozchodzi się światło na cały świat, co może symbolizować, że jeśli doszłoby na przykład do paruzji, to Pan Jezus przybyłby wcale nie do Ziemi Świętej, czyli tam, gdzie
wszystko się zaczęło i jak gdyby koncentruje, ale do Polski. Nie wiem, czy to jest możliwe z punktu widzenia teologii, natomiast taka wizja, pamiętam, jednego z mistyków się przewijała, no bo Pan Jezus szuka miejsca, gdzie On sam pyta, czy jeżeli przyjdę ponownie, czy znajdę gdzieś wiarę. No jeżeli Polska pozostanie przy katolicyzmie, przy tej wierności, przy tej tradycji Kościoła, to niewykluczone, że właśnie tutaj w Polsce znajdzie wiarę, znajdzie ludzi, którzy, od których się wszystko zacznie. Czy tak będzie, to sam Pan Bóg wie, bo to trudno naprawdę ocenić, szczególnie takiemu zwykłemu człowiekowi jak ja. W objawieniach w Akita Matka Boża mówi, że czeka nas przerażający kryzys Kościoła. Nie sądzi Pan, że prócz modlitw indywidualnych w domach, w kościołach, nie powinno się pokutować, zorganizować procesję pokutną po miastach? Czy nie byłoby to wręcz pożądane? Bo skoro obrażamy Boga również jako naród, czy nie powinniśmy jako naród ukorzyć się przed Bogiem i przepraszać Go za wszystko? Ja tutaj mam takie dwie uwagi co do tego. Zgodzę się z Panią co do idei. Powinny takie procesje pokutne być. Natomiast zanim zaczniemy wychodzić na zewnątrz z procesją pokutną, powinniśmy zacząć od nawrócenia, od samego siebie. Mam tu na myśli spowiedź całego życia, mam tu na myśli zawierzenie się niepokalanemu sercu Maryi, znaczy Najświętszemu Sercu Pana Jezusa przez niepokalane serce Maryi. Mam tu na myśli życie w łasce uświęcającej, mam tu na myśli codzienną modlitwę i codzienną Eucharystię, bo tutaj już nie ma jak gdyby przestrzeni na jakieś takie niedzielne, kościółkowe chodzenie raz w tygodniu, a potem wracanie do swojego małego, przepraszam, że to tak nazwę, bo to nie wszędzie się tak dzieje, ale ogólnie powiem, do takiego błotka, które jest tak daleko od Pana Jezusa, jak sobie można to tylko wyobrazić. Bez tego nawrócenia osobistego takie wyjście nic nie da. Natomiast co to wyjście mogłoby spowodować? No na pewno w dzisiejszych czasach, nawet w Polsce, bo ja z procesją chodziłem, to było parę lat temu, byłem w Malborku na Boże Ciało i taką procesję wokół miasta z kilkuset osobami żeśmy przeprowadzili. Co mi się rzuciło w oczy, no pogarda ludzi, którzy do tej procesji się nie dołączali. Jakieś okrzyki, jakieś takie rzeczy. A to w katolickim kraju się dzieje. Więc może sobie Pani wyobrazić, co się dzieje w kraju, gdzie no nie ma wiary, nie ma katolicyzmu. Więc w takich wypadkach wydaje mi się, że słowa Pana Jezusa o tym, że będą was obrażać, będą was opluwać. I jeżeli w moje imię tak się będzie działo, to wielka jest wasza nagroda w niebie. Zawsze tą nagrodę w niebie możemy ofiarować właśnie za zatwardziałych grzeszników, za nawrócenie świata. Tak sobie tą pokutę wyobrażam. Czy mam rację, to pewnie mądrzejsi ode mnie powiedzą, wymienią tutaj w punktach, czy tak, czy nie. Natomiast ważne jest to, żeby najpierw uporządkować to życie swoje, osobiste, swoje serce, w rodzinach, wrócić do Pana Boga po latach na przykład, nie wiem, spowiedzi rutynowych, zdecydować się na taką porządną spowiedź z całego życia, znaleźć przewodnika duchowego, który zada ćwiczenia duchowe, który pomoże na przykład przekuć codzienny wysiłek, ból, chorobę na konkretne owoce duchowe. No bo za każdym razem, jak mamy do czynienia z wypowiedziami Matki Najświętszej albo Pana Jezusa, to jest zawsze mowa o tym, żeby świadomie ofiarować swoje cierpienia za innych. Tutaj o dusze czyśćcowe chodzi, tutaj chodzi o zatwardziałych grzeszników,
o pokój na świecie, intencje, które są bardzo często w Medjugorje, za Ojca Świętego, kapłanów, biskupów. Teraz na przykład w ramach takiego projektu, który prowadzimy z fundacją, z inną fundacją, to będziemy przygotowywać materiały, które mają zachęcać właśnie Polaków do modlitwy za konkretnego biskupa na świecie. Czyli będziemy mieli kilkadziesiąt tysięcy biskupów, taką listę, i będziemy realizować to przez taki specjalny audiobook, przez jego emisję, i ten, kto będzie chętny, będzie mógł indywidualnie z imienia i nazwiska przyjąć taki ciężar modlitwy za konkretnego biskupa, który będzie mu przydzielony. No takich czynów mi się wydaje. Dzisiaj katolicyzm to już nie jest po prostu chodzenie do kościoła w niedzielę, przyjmowanie komunii, modlitwa i do widzenia. Dzisiaj jest walka wręcz o duszę. Już nie siedzimy sobie na tyłach, tylko każdy z nas właściwie uczestniczy w walce, wręcz w okopach siedzi i musi działać. Ten, kto jeszcze tego nie robi, to powinien się obudzić. I to nie mówię o Polakach, którzy zamieszkują w Polsce oczywiście, ale o wszystkich Polakach. Mówię o wszystkich osobach, które mają polskie korzenie, zamieszkują poza granicami kraju i mogą realizować takie małe misje, takie małe walki wręcz o duszę. Tak, piękna inicjatywa. Całkowicie się z panem zgadzam, że powinniśmy się przygotować my sami poprzez spowiedź, prowadzenie duchowe i pragnienie w sercu, pragnienie nawrócenia, ale doskonale wiemy, że są tacy, którzy nie mają takiego pragnienia. I nie wiem, czy nie będzie tak, jeżeli na przykład wypełnimy wolę Pana Jezusa, jeżeli dojdzie do intronizacji Pana Jezusa, czy Pan Jezus nie przemieni nasze serca. A prócz tego ważne chyba, żeby no, na pewno nie będzie jakiegoś nagminnego nawrócenia, bo to jest wręcz niemożliwe, bo świat zmierza ku zagładzie bardziej. Tutaj szatan zawładnął tym światem, ale pragnienie jest ważne i może w ten sposób uratować ten świat nawet garstka ludzi. Czy nie sądzi pan? Tak i nie. Dlaczego tak? Dlatego, że uważam, że cierpienie jednego niewinnego człowieka, żertwy ofiarnej, może zmienić losy świata. O tym mówi Pan Bóg w świętej Faustynie. Przyjęcie na siebie takiego ciężaru. Mówię tutaj o na przykład o małej Arabce. Jeżeli ktoś nie czytał, nie wie, to zachęcam do lektury jej ofiary, tej żertwy ofiarnej i co ona spowodowała. Także tutaj jak najbardziej zgodzę się, natomiast ja widzę zdarzenia, które mają nastąpić. Dlaczego tak się dzieje? Ano dlatego, żeby okazała się większa chwała Pana Boga. To tak jak na przykład, nie wiem, Pan Bóg bierze człowieka, który się nie nadaje całkowicie do misji, którą ma pełnić. Może nie będę mówił o sobie, ale mówię o ludziach, którzy dla Pana Boga pracują, a nigdy nie wykonywali przedtem zadań, które przed nimi Pan Bóg postawił. Nie nadają się po prostu z ludzkiego punktu widzenia. W jaki sposób Pan Bóg wyposaża ich w odpowiednie możliwości, również w talenty nagle się pojawiają ni stąd, ni zowąd, które wcześniej nie funkcjonowały. I ci ludzie są w stanie dla Pana Boga z niczego tworzyć wielkie dzieła. Takich przykładów możemy znaleźć na internecie bardzo dużo. To są świadectwa ludzi, którzy byli na samym dnie, alkoholików, przestępców, mafiozów, ludzi bogatych, którzy za nic mieli Pana Boga, którzy w jednej chwili stali się jego największymi orędownikami i apostołami. Tutaj chodzi w tych całych wydarzeniach, wydaje mi się, o to, żeby chwała Boża się okazała, żeby nie było tak, że 90% jest katolików wierzących, modlących się i ratuje te 10%, nie? Tutaj chodzi o to, żeby te, nie wiem,
144 tysiące, już teraz nie będę tutaj dokładnych liczb podawał, ale te 144 tysiące sprawiedliwych uratowało świat i przez ich ofiarę przede wszystkim, bo tutaj mówimy o ofierze, przepraszam, rozumianej właściwie, bo Pan Jezus dopełnił wszystkiego swoją doskonałą ofiarą na krzyżu i tutaj nie ma żadnych wątpliwości, bo tutaj zawsze protestanci mieszają te sprawy. Natomiast my mówimy o tym, że my przyczyniamy się jak kropla w oceanie do tego, że jego doskonała ofiara jest realizowana, a my naśladujemy Pana Jezusa w jego zachowaniu, którym dopełnił tej doskonałej ofiary. On mówił, ten, który chce być ze mną, nie musi mnie naśladować. Więc nie tylko w modlitwie, w nauczaniu, w Ewangelii, ale też właśnie w tej ponoszeniu ofiary za innych. To jest właśnie naśladowanie, które my, katolicy, rozumiemy jako ofiara z siebie, ofiara ze swoich uczynków, nawet codziennych prac. Możemy ofiarę nawet ze zmywania naczyń. Ktoś będzie się śmiał, ale ja powiem, że są ludzie, którzy całe życie dla nikogo nie zmyli nawet jednego talerza. I jeżeli przez to taka osoba gdzieś tam w czyśćcu ponosi swoją karę, między innymi za to, no to możemy się przyczynić, skrócić jej męki, czy też przyczynić się do jej zbawienia. Ja wiem, że to dla wielu będzie powód do śmiechu, ale my nie musimy mówić zawsze o dramatycznych sprawach, możemy mówić o najprostszych, małych uczynkach, które kiedy się sumują, przeważają tą szalę Bożej sprawiedliwości i aby się stała ona Bożym miłosierdziem. Zresztą o tym też Faustyna mówi, o powstrzymywaniu ramienia anioła przez modlitwę, przez pokutę i przez ofiarę. Tak, i na pewno nie możemy być bierni, jako katolicy. Mamy wiele do uczynienia. Można czynić drobne rzeczy na chwałę Bożą i to też ma wartość dużą w oczach Boga. Więc czyńmy wszystko i myślę, że tak jak Pan powiedział, zacznijmy od siebie, od spowiedzi świętej, może adorujmy Pana Jezusa przed Najświętszym Sakramentem i myślę, że każde działanie przyniesie owoce. Bardzo proszę na koniec, Panie Igorze, no, napełnić nas jakimś optymizmem w tym świecie toczącym się ku zatraceniu. Nasi przeciwnicy mają wszystko. Mają pieniądze, mają władzę, mają media, mają polityków. Właściwie sądzą, że wygrali. W tej chwili iluzja demokracji, praw człowieka, jak bańka mydlana, pryska. Widzimy, że ludzie, którzy są normalni, traktowani są jak nienormalni, że człowiek człowiekowi staje się wilkiem, a my powinniśmy cichości w takich sytuacjach z Panem Jezusem, w zjednoczeniu z Nim i w ciszy wykonywać to, co do nas należy. My, ojcowie, mamy być ojcami, matki mają być matkami, mamy dawać przykład pokonywania trudności, tak jak Pan Jezus to robił. I tak jak już wspomniałem w poprzednich moich wypowiedziach, które dzięki Pani łaskawości byłem w stanie, dzięki Pani tutaj przedstawić swój punkt widzenia, uważam, że niepokalane serce Maryi, które za mnie widać w tych pięknych różach, zatriumfuje wtedy, kiedy wydaje się, że już nie ma nadziei i nie będzie nadziei. Więc trwajmy przy Panu Jezusie, przy Maryi, oddajmy się jej sercu, nasze rodziny, nasze przedsięwzięcia, wszystkie nasze pragnienia, a wszystko się dobrze skończy, pomimo że świat może wydawać się, no, zwariował, że zwariował. Mhm.
albo że się wali wszystko. Ale to nie jest jeszcze koniec świata, wydaje mi się, i tylko taka no, próba dla nas, prawda? Próba, która ma za zadanie pogłębić naszą relację z Panem Jezusem. Taka jeszcze prośba, jeżeli ktoś z Państwa, kto nas słucha, czy będzie nas słuchał, chciałby się, no nie ma pomysłu na jakieś działania, chciałby się przysłużyć takiemu szeroko zakrojonym projektom, które między innymi moja fundacja prowadzi, to zapraszam Państwa na naszą stronę kubogu.com.pl. Jest tam skrzynka kontaktowa i tu nie chodzi tylko o środki finansowe, czy też dotacje, ale również o umiejętności, które Państwo uważają, że są unikatowe, mogłyby się przyczynić do tego, żeby różnorakie projekty ewangelizacyjne można było przeprowadzić. Tu mam na myśli, nie wiem, stworzenie telewizji, radia, lektorat, ale każda umiejętność tutaj i jak gdyby każda gałąź ludzkiego życia, jak się nauczyliśmy, ma znaczenie, bo wszyscy się dopełniamy i indywidualnie możemy robić duże rzeczy, tak święci pokazują nam to, ale najważniejsze, żeby też znaleźć ludzi, z którymi chcemy współpracować ku chwale Bożej. Do tego Państwa zachęcam, również zachęcam do tego, żeby pomagać misji Telewizji Chrystusa Króla i Radia Chrystusa Króla, bo tak szczerze mówiąc, czy Państwo mogliby słuchać tych wszystkich audycji, gdyby nie dobroczynność wielu osób, które są anonimowe i które się za tym wszystkim kryją. Bardzo serdecznie dziękuję za te słowa. Ja również bardzo serdecznie Państwa namawiam do, jeżeli ktokolwiek jeszcze nie zetknął się z tymi pięknymi audiobookami, ażeby wpisał tylko ku Bogu i właśnie będą przepiękne nagrania. Wiem, że wiele osób mówi, że dzięki tym audiobookom się nawróciło, że otworzyło oczy. Dzięki tym audiobookom my rozmawiamy tutaj dzisiaj, teraz. Ja myślę, że na pewno powinniśmy wspierać takie inicjatywy. Jest to piękna ewangelizacja i dzięki wytrwałości pana Igora, który przetrwał tyle lat, a na początku nie było łatwo, był zupełnie sam, zbieramy teraz z tego piękne owoce. Także panu również dziękuję. No i tak na koniec... Ja bym, pani Krystyno, przepraszam, że przerywam, tak mi przyszło do głowy. Planujemy, znaczy, żeby konkretny projekt opisać bardzo szybciutko. Wybieramy się w 4 osoby we wrześniu do Guadalupe, żeby zrobić film dokumentalny o cudownym obrazie, spotkać się z ekspertami, z ludźmi, którzy odkryli na przykład w źrenicy oka Maryi, świętego Diego, ludzi, którzy są ekspertami od materiałów, którzy mogą potwierdzić, że to jest cudowny obraz, który powinien się, bo ten materiał powinien się po kilkudziesięciu latach po prostu rozlecieć, a już jak gdyby wiadomo, kilkaset lat już trwa. Będziemy mieli spotkania z muzykiem, który na obrazie Matki Bożej z Guadalupe odkrył muzykę. Będziemy mieli z innymi ciekawymi ludźmi spotkania, między innymi z mistyczką meksykańską, która zapoczątkowała apostolat Płaszcza Maryi. Będziemy mieli, prawdopodobnie będziemy się wybierali również do Boliwii, spotkanie z inną mistyczką, nie wiem, czy Państwo słyszeli, Katalinę Rivas. No i na to wiadomo, trzeba jakichś środków finansowych, więc my mamy oczywiście wstępnie przygotowany taki budżet, natomiast jeżeli Państwo by chcieli się przysłużyć, pomóc nam w tej misji, bo mówię też do Polaków, którzy z Meksyku, którzy nas słuchają, którzy mogliby nas wesprzeć w jakiś sposób logistycznie, to bylibyśmy zobowiązani. To tak tylko. Przepraszam, że to... Ale taki projekt na przykład realizujemy, jeden z naszych projektów. Przepiękna inicjatywa i wspierajmy, drodzy Państwo, takie inicjatywy, Fundację Ku Bogu, wspierajcie Państwo Telewizję Chrystusa Króla, Radio Chrystusa Króla.
I cieszmy się, że są takie portale, są jeszcze takie audycje niezmanipulowane, gdzie usłyszą Państwo prawdę taką, jaką ona jest i przybliżają nam Pana Boga. I tutaj się właśnie nasuwa na koniec myśl, że po stronie Pana Boga i Matki Bożej jest zwycięstwo. Jeśli Bóg z nami, to któż przeciwko nam? Panie Igorze, bardzo serdecznie dziękuję za Pana udział w programie, za Pana cenny czas i że przyjął Pan zaproszenie. Moim Państwa gościem był dzisiaj Pan Igor Nadolski z Fundacji Ku Bogu. Ja również się żegnam z Państwem. Kłania się Państwu Krystyna Kiwacz z Telewizji Chrystusa Króla. I któż jak Bóg? Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem.